Wynik tak jak na zakończenie sezonu to bardzo słaby. Też jakoś przed startem się nie nastawiałam na dalekie rzucanie, bo od Mistrzostw Europy, gdzie ta forma miała przyjść, minął prawie miesiąc czasu, więc nie było z mojej strony oczekiwań, żeby dotrzymać do poziomu 78-79 metrów. Było pod kątem przygotowawczym do tego startu. Tak naprawdę ciężko się było zmobilizować, bo mówię, jeżeli człowiek ma cały czas cel, do którego dąży, cel został osiągnięty w Berlinie, to później nie było łatwo się pozbierać, zmotywować do treningów, ale cieszę się, że po raz drugi wystartowałam w reprezentacji Europy 4 lata temu w Marrakeszu. Tak jak wspomniałeś, było zwycięstwo, dzisiaj drugie miejsce. Druga porażka z Dianą Price, ale jakoś się tym nie załamuje. Gorzej to by było, gdybym przegrała w sumie w sezonie, a tutaj na koniec, więc teraz czekam na wyczekiwane wakacje. Tutaj trzeba teraz się zastanowić nad przyszłym rokiem, bo sezon będzie jeszcze dłuższy, trzeba będzie doliczyć ponad prawie 3 tygodnie do tego, bo Mistrzostwa Świata w Katarze są pod koniec września, początek października, więc sezon będzie na pewno wywrotny dla zawodników. Natomiast tutaj, tak jak wspomniałam, ostatni start to już jest inne nastawienie, inne podejście do tych zawodów. Tylko należy się cieszyć z tego drugiego miejsca dla reprezentacji Europy. Też konkurs z rzutu młotem był dzisiaj konkurencją jokerową, czyli punkty były przyznawane podwójnie. Dzisiaj mieliśmy właśnie zebranie reprezentacji Europy. Były nam przedstawiane te zasady. Wielu zawodników było negatywnie nastawionych do tych zasad, no ale trzeba było się do tego dostosować. Trochę mnie to dziwi, że w konkurencjach biegowych na przykład, jak 100 metrów, 200 startuje tak naprawdę dwóch zawodników z Europy, może zająć dwa pierwsze miejsca, punkty się liczą. U nas, z tego co pamiętam po konkursie, francuska byłaby na trzecim miejscu z tym wynikiem uzyskanym, a tak została sklasyfikowana na piątym, więc no nie wiem, czemu to miało służyć. Myślę, że normalna formuła zawodów jest zdecydowanie lepsza. Po raz pierwszy mieliśmy okazję, my młodziarki, wystartować właśnie na stadionie, z tego względu, że na mitingu Złotej Tetry ten konkurs rzutu młotem jest rozgrywany dzień wcześniej na bocznym boisku. Czy właśnie zostałam też zapytana, gdzie lepiej? Dla mnie tutaj i tutaj nie ma jakiejś różnicy. Tam na tym bocznym boisku zawody są bardziej kameralne, ponieważ kibice mają zawodników na wyciągnięcie ręki, 3-4 metry siedzą, kibicują, atmosfera też wspaniała, dzisiaj też kibice fajnie wszystkim dopingują. Zabrakło, jak w zeszłym roku, tego rekordu świata, najważniejszy był medal Mistrzostw Europy, to był główny cel, rekord wisiał gdzieś tam w mojej głowie. Nie udało się w tym roku pobić, kolejny rok przede mną, na pewno też będę miała motywację do tego, żeby dobrze przygotować się do przyszłorocznych Mistrzostw Świata, które odbędą się w Katarze. Jesteśmy na półmetku do Igrzysk Olimpijskich, więc nadal z optymizmem patrzę na swój udział w zawodach.